To jest normalnych rozmiarów komputer. A to jest mój nowy, mały komputer. Cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Niesamowicie jarałem się przygotowując ten materiał. Jarałem się do tego stopnia, że aż Kamil musiał mnie opieprzać, bo nie zdążył dobrze złapać ostrości, bo tak szybko chciałem ten komputer poskładać. No i tym trudniej było mi też jeszcze siedzieć z buzią cichutko zamkniętą na kłódkę, nie mogąc się nim pochwalić, jako że składałem go parę dni temu, a właśnie dzisiaj jest premiera tej konkretnej obudowy, czy tego całego zestawu. Tak więc dzisiaj prezentowany jest przed Wami komputer w rozmiarach ITX. Jest to komputer o budowie NZXT H1 i jest to super sprawa, ponieważ w bardzo małej obudowie jesteśmy w stanie zamknąć pełnoprawnego, wydajnego peceta, który bez problemu poradzi sobie ze wszystkimi najnowszymi grami, a bardziej swoimi rozmiarami będzie przypominał konsolę niż standardowego peceta, co zresztą widzieliście już wcześniej. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie, jak zbudować taki komputer, porozmawiamy sobie o jego wydajności, no i co jeszcze myślę bardzo ważne, porozmawiamy o jego kulturze pracy. Może najpierw warto by było sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś w ogóle mógłby chcieć zbudować komputer w rozmiarach ITX, czyli taki malutki. Myślę, że w dzisiejszych czasach prosto jest zbudować tego typu komputer, ponieważ jedyną rzeczą, która siedzi w slocie PCI Express, jest najczęściej karta graficzna. I to tyle. I myślę, większość z Was bez najmniejszego problemu mogłaby się przerzucić na tego typu komputer. Co nie znaczy, że powinna, aczkolwiek mówię, że jest taka możliwość i że w dzisiejszych czasach, gdzie zwykle wykorzystuje się tylko jedną kartę graficzną, jakby nie jest to trudne w tego słowa znaczeniu, do tego zmierzam. No oczywiście taki komputer bardziej estetycznie wygląda na biurko, no i zalet rozmiaru chyba nie muszę Wam przedstawiać, jako komputer przykładowo do salonu, który mógłby pełnić rolę stacji do gier zamiast konsoli, no myślę całkiem spoko. NZXT H1 jest to obudowa, która ma pojemność 13,6 litra i jest w stanie pomieścić praktycznie każdą kartę graficzną. Limit wysokości jest tutaj na poziomie 300 mm, więc no praktycznie każda, nawet bardzo duża karta zmieści się do tego typu obudowy. Warto tutaj powiedzieć, że budowanie komputerów ITX zwykle nie jest proste. Zwykle wymaga bardzo dużej uwagi z naszej strony już przy samym wyborze części. Musimy sami dobrać zasilacz, który na pewno zmieści się w naszej obudowie, sami dobrać chłodzenie, no i cały czas musimy gdzieś tam z tyłu głowy mieć takie, czy nam to się wszystko pomieści. I dodatkowo są problemy jeszcze z układaniem kabli i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że budując komputer w tej konkretnej obudowie, to jest tak, jakbyśmy to robili, tutaj cytat, na cheatach, ze względu na to, że tutaj już wszystkie te rzeczy, które wymieniłem wcześniej, mamy z głowy. To znaczy, jest to bardziej zestaw niż sama obudowa, ponieważ mamy tutaj w pełni modularny zasilacz SFX 650 W 80 Plus Gold. Mamy tutaj dodatkowo chłodnicę 140 mm, ogólnie całe chłodzenie wodne typu IO od NZXT. No dodatkowo mamy jeszcze poukładane kable i przedłużkę na kartę graficzną, tą na PCI Express. Budowanie tego konkretnego komputera było banalne, bo ja wkręciłem tutaj raptem 8 śrubek, 4 do płyty głównej i 4 do backplate'u, żeby zamontować chłodzenie, więc jakby było to mega proste. Dodatkowo mamy instrukcję, która jest jasna, a żeby tego było mało, mamy jeszcze dodatkowo naklejki ponaklejane w różnych miejscach na tej obudowie, aby zwrócić uwagę na przykład, gdzie mamy odkręcić śrubki, czy jak mają być ułożone wężyki. I to mi się podoba, bo jest to naprawdę bardzo prosty proces i ja, gdy pierwszy raz budowałem tego typu komputer, jakby totalnie nie czułem się zagubiony. Ale po kolei, żeby otworzyć tą obudowę, musimy najpierw odczepić tylny panel, który jest dziurkowany, i frontowe szkło. One są montowane bezśrubkowo na takich bolcach.
Następnie wysuwamy w górę białą część i voilà, mamy dostęp praktycznie do całej obudowy i do całego naszego komputera. Aby dostać się do miejsca, gdzie montujemy płytę główną, odkręcamy dwie śrubki i tutaj zobaczcie, jak fajnie na zawiasie otwiera nam się chłodnica od AIO. No i tutaj już dostęp do komponentów jest mega prosty, nawet wówczas, gdybyśmy chcieli w przyszłości kiedyś coś tutaj zmieniać czy ulepszać. Za specjalną zaślepką mamy dostęp do naszego zasilacza i dwóch slotów na dyski 2,5-calowe, co przy takich rozmiarach jest fajnym, miłym dodatkiem. W zestawie mamy również przedłużkę do PCI Express, która umożliwi nam zamontowanie karty graficznej w osobnej komorze. No i tak jak wspomniałem, tutaj karty graficzne wysokością mieszczą się nawet do 300 mm, co myślę w tak małej obudowie jest dość imponujące. Części, które użyłem do budowy tego komputera, nie są jakieś super przemyślane. Chodzi mi o to, że poskładałem głównie ten komputer z tego, co miałem tutaj pod ręką. Na dobrą sprawę kupiłem jedynie płytę główną i dysk SSD. Na ekranie wyświetla się Wam cała pełna specyfikacja tego, co włożyłem do środka. Mamy tutaj m.in. procesor i3-9350KF, o którym w sumie niedawno robiłem filmik, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, tutaj klik w kartę, możecie zobaczyć, jaką on ma wydajność. Całkiem niezłą swoją drogą. Generalnie w opisie dam Wam do wszystkiego linki, może nawet podam Wam jeszcze jakiś taki inny zestaw, który moglibyście złożyć w jakiejś mniej więcej podobnej cenie. Co mnie jednak bardzo cieszy, ten komputer to jest mała bestia i bez najmniejszego problemu totalnie radzi sobie ze wszystkimi najnowszymi tytułami, jeżeli chodzi o gry. I tutaj bez najmniejszego problemu mogę grać w Overwatcha na najwyższych ustawieniach z ponad 144 FPS-y, Shadow of the Tomb Raider powyżej 60 klatek, Red Dead Redemption 2, Wiedźmin 3. Zasadniczo każda gra, którą wrzucę na ten komputer, działa bez najmniejszego problemu na najwyższych ustawieniach graficznych i to mnie mega, mega cieszy. Oczywiście mówię tutaj o rozdzielczości Full HD. Nie rozgadując się jednak tutaj długo na temat wydajności, chciałem porozmawiać o kulturze pracy, która w moim odczuciu jest dość istotna w przypadku tego typu komputera. Składa on się z dwóch komór, które zasysają powietrze i wypychają je do tyłu, jak może widzieć tutaj na tym obrazku. Po katowaniu 20-minutowym furmarkiem cały komputer jest dalej cichy, co mnie osobiście bardzo cieszy. Temperatury karty graficznej dociągają do 80 stopni, jednakże szczerze mówiąc w innych obudowach pełnowymiarowych ATX-owych miałem bardzo podobne temperatury na tej karcie, więc raczej uznałbym, że wentylacja w tej obudowie i ten przepływ powietrza jest zorganizowany dość mądrze. Tak samo temperatura procesora pod pełnym obciążeniem jest bardzo dobra. Możemy tutaj mówić o temperaturach na poziomie 65 stopni w stresie, więc jest to również bardzo dobry wynik. I szczerze mówiąc, ten wynik był na tyle dobry, że myślałem, że nawet przeszło mi przez myśl, czy by nie podkręcić tego procesora. I prawie bym to zrealizował, gdyby nie jeden mały szkopuł. Problem najprawdopodobniej leży gdzieś w mojej płycie głównej, ponieważ występuje na niej throttling sekcji zasilania. Tak, podkreślam, throttling sekcji zasilania, co w efekcie przekłada się na to, że procesor również dostaje skręcone zegary. Tak, jeżeli zobaczymy sobie tutaj na tym programie od MSI, te temperatury rzeczywiście są bardzo wysokie, dobijają one do 104-105 stopni, co jest po prostu kosmiczną wartością. Kolega po fachu z kanału Optimum Tech zwraca uwagę na to, że często w komputerach typu ITX może występować tego typu problem i radzi tutaj zastosowanie wentylatorka, co ja również zrobiłem. Zakupiłem wentylatorek, umieszczałem go w różnych miejscach w obudowie i rzeczywiście w momencie, gdy zdecydowałem się na undervolting procesora i zastosowanie wiatraczka, byłem w stanie uzyskać temperatury 93 stopnie na sekcji zasilania, gdzie bez wentylatorka wynosiło to około 103 stopnie. Jednakże w przypadku, gdy procesor działa na stokowych wartościach, na domyślnych wartościach, no to dalej występuje ten throttling. Co ciekawe jeszcze, ten wentylator, który jest na chłodnicy, on również wpycha powietrze do wnętrza obudowy, co również powinno chłodzić sekcję zasilania i tak, ta sekcja zasilania jest chłodzona, więc wydaje mi się, że tutaj jest coś nie tak z tym konkretnym egzemplarzem płyty głównej, którą mam, że nie chłodzi się ona najlepiej. Co ciekawe, na innych filmach niektórzy nawet podkręcali na tej płycie głównej i siódemki i działało to wszystko dobrze.
więc przypuszczam, że coś jest nie tak z moją sztuką. Będę musiał wymienić płytę. Cholipka. Jakie są wady tej obudowy? Znalazłem jedną, która może być bardzo upierdliwa dla niektórych z Was. Otóż pewna blaszka blokuje nam dostęp do górnych portów na naszej płycie głównej. Przykładowo ja w mojej płycie nie jestem w stanie wpiąć klawiatury do dwóch USB-ków, nie mam po prostu do nich dostępu. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś z Was miałby jakieś inne porty na górze tej płyty, no to nie będą one dostępne przez tą blaszkę. Ogólnie tutaj samo rozwiązanie portów może się podobać, może się nie podobać. De facto, jeżeli chcemy coś wpiąć do komputera, musimy go położyć na boku i powpinać, co potrzebujemy. Moim zdaniem jest to fajny zabieg estetyczny, bo kable nijak nam się nie plątają, jednakże dla kogoś, kto często na przykład odpina, wpina jakieś kable, może to być spore uniedogodnienie. Ten cały zestaw jest wyceniony na $350, co w przeliczeniu daje nam około 1350 zł. Łomatko, tyle hajsu za obudowę? Pamiętajcie o jednej rzeczy. To nie jest sama obudowa, to jest zestaw. Ponieważ jeżeli zaczniemy tak dokładniej liczyć, zasilacz SFX, najtańszy jaki znalazłem, 650 W 80 plus Gold, kosztuje 350 zł. Chłodzenie wodne typu All-in-One od NZX T140 mm kosztuje 450 zł. Dorzućmy do tego jeszcze przedłużacz do PCI Express, tutaj ceny od 50 do 100 zł w zależności od jakości, co w sumie daje nam około 900 zł. No i jeżeli odliczymy te 900 zł od całego tego zestawu, to wchodzi, że obudowa kosztuje 450 zł. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że to dalej dużo. I okej, w porównaniu do zwykłych obudów dalej jest to dużo. Jednakże konkurent tego konkretnego zestawu, przykładowo obudowa Ghost S1, kosztuje 1100 zł. I to jest sama obudowa, bez niczego. Na przykład N-Case M1, również konkurent, kosztuje ponad 800 zł. I to jest również sama obudowa. Więc wydaje mi się, jeżeli ktoś z Was chce wejść w ten świat, nie ma jeszcze nic do komputera ITX, to taka obudowa naprawdę może być całkiem niezłym dealem ze względu na te całe komponenty, które dostajemy, można powiedzieć, w tym zestawie. Natomiast jeżeli ktoś z Was już posiada komputer ITX i chciałby się może przesiąść do takiej obudowy, no to zdaję sobie sprawę, że no tutaj będzie to troszeczkę problematyczne. Generalnie ja jestem z tej obudowy mega zadowolony i jasne, nie jest to produkt dla każdego, bo jest on mega drogi, jednakże co za tym idzie, jest on również wykonany na poziomie. Jest to zdecydowanie produkt klasy premium, wszystko jest idealnie spasowane, metal, nie ma nigdzie ostrych krawędzi. No i myślę, przy takiej cenie należałoby tego oczekiwać i bardzo cieszy mnie to, że ta obudowa to zapewnia. Tak więc podsumowując, jeżeli ktoś z Was myśli o zbudowaniu komputera ITX od nowa i rzeczywiście podoba mu się ten design, to myślę spoko, bo tak jak sobie to przeliczyliśmy, ta obudowa może być całkiem niezłym dealem, jeżeli weźmiemy pod uwagę resztę z tych części, które dostajemy w zestawie. No ja niesamowicie się jaram, bo ten komputerek będzie teraz u mnie w domu. Tutaj w studio zostaje mój duży pecet, a ja w domu będę miał takiego małego, taką małą bestię do grania w gry, co mnie bardzo cieszy. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.